I jak słyszymy, mamy specjalne miejsce w sercach kibiców Jagiellonii Białystok. Serce Jagiellonii ma serce, miejsce w sercach kibiców Jagiellonii. Dla mnie najważniejszy człowiek i architekt razem z trenerem sukcesu. Bezapelacyjny architekt tej drużyny. Łukasz Mazłowski, który na pewno sobie nie powie, że jest najlepszym dyrektorem sportowym w Polsce, ale my możemy to Państwu powiedzieć. Zbudował tę kadrę w sposób fantastyczny, oczywiście wykorzystany potencjał przez trenera Adriana Siemieńca, no, ale to dyrektor sportowy dba o stabilność, długości kontraktów, warunki tych kontraktów, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi. No, z pewnością ogromny wkład w ten tytuł dyrektor sportowy. No, to jest zdrowy ekosystem w Jagiellonii, nie zawsze to kiedy, nie w każdym klubie taki jest, ale w Jagiellonii te kompetencje są dobrze podzielone. No i proszę Państwa, najmłodszy trener w Ekstraklasie, zwycięzca ligi w sezonie 23-24, powiedział coś, myślę, bardzo ważnego. Mówił o tym, że on ma także normalne życie. Mówił o tym, że chodzi na wywiadówkę do swoich dzieci, że zawozi je na zajęcia, że nie żyje piłką 2020, bo nie o to chodzi. Nie spodziewał się chyba, że najpierw trzeba wygrać złoty medal. Natomiast proszę Państwa, no Adrian Siemieniec też podkreślał, że ta normalność dba o nas w życiu jest bardzo potrzebna. Bohater nie tylko o swoich dzieci, ale bohater całego Białegostoku. Pytaliśmy, jaki trunek, bo tutaj w Białymstoku to nie jest wcale oczywiste, nie jest szampan klasyczny. Te trunki tutaj popularne aż tak nie wystrzeliwują korków. Natomiast proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy dekoracja za chwilę się skończy, kiedy dojdzie do oficjalnego przekazania pucharu za zwycięstwo w Ekstraklasie. Strzelają korki szampanów i za moment, proszę Państwa, już oficjalnie Jagiellonia Białystok najlepszą drużyną w sezonie 2023-2024 są oficjalnie mistrzami Polski. Chwila, której Białystok nigdy nie zapomni. Wielkie, wielkie gratulacje. Niezwykły to był sezon dla polskiej piłki. A na końcu ta wielka, niepohamowana radość, która dopiero się zaczyna. Tapeta, z której obrazki będą obiegać cały kraj, należy do Jagiellończyków. Teraz to dopiero się zacznie, panie Lukowicie. Autografy. Wizyty w zakładach pracy. W zakładach pracy, tak jest. Wykłady Adriana Siemieńca o, jak to się modnie mówi, team buildingu, czyli o budowie drużyny. Zawodnicy nie będą mogli spokojnie chodzić po ulicach, teraz w Romańczyk Żartowy, już na pewno spacerze z dzieckiem. Podchodzili kibice i pytali, czy może załatwić jakieś bilety na dzisiejszy mecz. Ale tych nie było już od dawna. Kiedy jest sukces, pojawia się wielu kibiców. I taką mam myśl, patrząc na tę radość, bo tyle razy to obserwowaliśmy, żeby ci kibice zostali z Jagiellonią, żeby nie okazało się, że jesienią trzeba będzie łączyć eliminację pucharu z ligą, a tutaj może rozgrywki już te zasadnicze europejskich pucharów z ligą. Żeby nie okazało się, że nawet jeżeli coś nie pójdzie Jagiellonii gdzieś w eliminacjach, to nagle tych kibiców będzie znacząco mniej. Tak, ten zespół, ten trener, ci włodarze zasługują na wsparcie, na szacunek. Mam wrażenie, że przy tym dyrektorze i przy tym prezesie wsparcie dla trenera zostanie. Ale to jest jeden z niewielu dni w futbolu dla trenera, dla piłkarzy. Kiedy nie masz martwy, kiedy martwisz się tylko tym, o który jutro wstan i czy w ogóle kłaść się spać. Gratulacje Jagiellonii. Kibice przygotowali dzisiaj taki napis. Nie ma czegoś, czego nie możemy razem dokonać. I teraz oni razem z drużyną świętują ten tytuł mistrzowski. Zlewają nam się fani, zlewają nam się z piłkarzami, z trenerami, z działaczami Jagiellonii. To też trochę mówi o klimacie, jaki jest właśnie w klubie z Białegostoku. Pilnuje kierownik tego trofeum, bo myślę, że jakby tak podał kibicom, to można byłoby znaleźć w okolicach listopada gdzieś ten puchar za zwycięstwo w Ekstraklasie. A przecież to jest najważniejsze trofeum, które od tego momentu staje się
najbardziej cenną ikoną w klubowym muzeum. Wiele jest tutaj koszulek po drodze. Idąc na stanowisko komentatorskie, mijaliśmy koszulki zawodników, którzy grali w Jagiellonii, przeciwko Jagiellonii. No pewne jest, że czeka zespół z Białegostoku. Piękna przygoda. Jak długo? Nie wiemy. Trzymamy kciuki oczywiście za powodzenie. I to w tych najważniejszych rozgrywkach w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dlaczego nie? Marzyć trzeba, marzyć można. Natomiast wiemy oczywiście, że trudno wymagać od jakiegokolwiek mistrza Polski awansu do no, zasadniczych rozgrywek na tym poziomie. Każdy z europejskich pucharów, włącznie z Ligą Konferencji, dla każdego klubu, który będzie w tych eliminacjach startował, będzie wielkim sukcesem. Jesús Imaz, jeden z tych bardzo ważnych architektów. No proszę Państwa, myślę, że tutaj już wiele nowych rzeczy, wiele innych rzeczy nie zobaczymy. Wszystko, co miało najważniejszego się dokonać, już się dokonało, więc za moment będziemy oddawać głos do naszego studia w Warszawie na podsumowanie. Oczywiście Państwu polecamy te obrazki. Oczywiście jest tutaj nasz reporter Hubert Buga, który myślę, że nie ma najmniejszych szans, aby przycisnąć się do piłkarzy Jagiellonii Białystok. I jeżeli czekają Państwo na wywiady, to sądzę, że tak najwcześniej po 23 być może będzie szansa z kimkolwiek tutaj porozmawiać. Jagiellonia, dziękuję.